Jan Szopiński, klub Lewica, bardzo proszę. Pani marszałek, Wysoka Izbo, mamy do czynienia z kolejną odsłoną arcyprojektu ministra Czarnka dążącego do zniszczenia resztek polskiej oświaty. Ten projekt zabiera rodzicom prawo decydowania o swoich dzieciach. Wszystko to, by spełnić chore oczekiwania pewnego prezesa. Mamy ostatnie posiedzenie Sejmu i mamy 30 sekund na zadanie pytania. To wstyd dla tego Sejmu, a mamy godzinę 16. No chyba, że pani marszałek chce dzisiaj dyskutować o emeryturach stażowych i o rencie wdowiej. I to jest moje pytanie. Czy to będzie przedmiotem dzisiejszych obrad? Miał pan tyle czasu i nie zadał pan pytania do ustawy. Pan poseł Tadeusz.